koziołka tutaj nie przytargać, wiesz, bo jest koziołek do tatuowania, więc kozioła, no, koziołki poznańskie, słynne. Ja na WF-ie przez koziołki skakałem właśnie. Poznańskie. To witamy serdecznie. Mamy dzisiaj specjalnego gościa, z nami Number, DJ Number Gorzów. Jestem KMC Blender Rappel. Znajdujemy się w studiu Vandals w Poznaniu na ulicy Dąbrowskiego 36/1 i znajdujemy się kod do domofonu. Kod do domofonu, pamiętasz? Tak. Jaki? 52. Drzwi są tutaj... tak rozwalone, więc ten. Tak, bez kodu można dostępu. Rozjebane są. No, chyba nie będę się tutaj gryzł w język. Nie trzeba. Można, nie trzeba tego kodu wpisywać, nie? Tak. Znajdujemy się tutaj nie bez powodu, bo tobie na stare lata trochę odwaliło z tymi tatuażami, co? Całe życie, nie? I co się stało w ogóle, że nagle taką tutaj podjąłeś decyzję, żeby się pokolorować? To było tak. Jak jeszcze chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł. I ja jechałem na rowerze i... Jakoś tak stwierdziłem, że tak, na siłowni dawno nie byłem, rzadko chodzę, w zasadzie nigdy, więc przedramiona są chude, żeby jakoś je zrobić tak bardziej atrakcyjne, to sobie dziary jakieś będę robił, fajne i ten, i nie muszę wtedy, coś tam może będę ćwiczył, ale nie musi tego... Bo jeden już masz, nie? To tak, gdzieś tam możesz nam pokazać. Też właśnie robił chłopak stąd. Okej. Panorama Gorzowa, którego w ogóle znam, bo on jest od nas... Z ekipy takiej starej, okay. Z Podgorzowa. Mm-hmm. I tu jest fala. Ale jeszcze jeden miałeś chyba, nie? Mam jeszcze tu. Ksywą, no właśnie. No, z ksywą, żebym w razie jakbym miał demencję, to nie zapomnę, okay. Nie? Ale no, to nie będę chciał się rozbierał cały, bo tu wszystko ten się rozpadnie. A dzisiaj co będziesz sobie wrzucał? Dzisiaj w ogóle zmieniły się plany, bo dowiedziałem się, że mój projekt był cringe'owy i on już robił takich 100 i w ogóle nie. Więc Wideculfide, czy... Ale miałem w kolejce jeszcze inne Wideculfide. Nie, no nie powiem co chciałem, ale powiem co będę. Będę robił sobie po prostu Love Your Life, czyli hasło teoretycznie z Mesa, ale bardziej z samym hasłem się utożsamiam. Także to i paseczek, a dokładnie dwa paseczki, nie? Których pan Paweł, tatuażysta, mówi, że tak średnio, bo to już robi co drugi tydzień na akord, ale... Cena zależna od liczby pasków. Od pół roku sobie mówię, że zrobię, więc w sumie nawet dobrze, że wyparł tamten pomysł. Okay. No bo jak już powiedział, że nie, no to co, nagle powiem nie, jednak to i potem całe życie będę codziennie na to patrzył, kurde, no mogłem go posłuchać. Nie? To prawda, później ręka do wycięcia. No, z samym Mesem może się nie utożsamiam, ale fajne to hasło plus ta płyta, gdzie był ten kawałek Love Your Life, czyli trzeba było zostać dresiarzem, to top 3 moich ulubionych polskich płyt rapowych. Właściwie praca socjologiczna o polskim społeczeństwie, nie? No tak, a ty z polskimi płytami rapowymi, w ogóle z płytami rapowymi też zagranicznymi masz ostatnio dość dużo wspólnego, bo swoją tutaj działalność poszerzyłeś o Balmamu. A no właśnie, jakby ktoś chciał sobie kupić winy w najlepszej cenie w Polsce, to nie umie. Nie, no to Balmamu Records, balmamu.pl, balmamu.com.pl, teraz się to rozwija. Zresztą to są winyle i cedeki z różnych gatunków, niedostępne często w Polsce. Sprowadzane gdzieś tam z Stanów. Dużo ostatnio propsów zebrałem, nie wiem czy tam widziałeś, taką mam grupkę, gdzie pytam ludzi co by chcieli i rzeczy co u nas nie ma albo są po jakichś chorych cenach w stylu 150 czy 200 zł za CD-ka nawet. Ja to sprowadzam w jakichś uczciwych cenach, sprzedaję w stylu jakaś, nie wiem, ostatnio 36 Mafia, Souls of Mischief, takie klasyki. No i fajnie. Ktoś się z tego cieszy, ja na tym jakiś zarobek mam, wszyscy są zadowoleni, oprócz resellerów. A powiedz mi, jest jakieś myślenie już o tym, żeby Balmamo było też labelem, który będzie wydawał artystów? To znaczy już wydaje. Wydałem dwa winyle i dodatkowo jedna z płyt wyszła na kasetach i na CD-kach. Okej, okay, prawda. Tak, Krychu wyszedł. Tak, Krychu, i... to jest płyta producencka niezależna, tak, i Knaps, tylko winyl. I Knaps, winyl, tak, Jad.
W sumie sold out jednego i drugiego. Jeszcze zostało trochę CD-ków, tylko Knapsa. W każdym razie spoko, ale chcę jakby zrobić sobie na razie kapitał, żeby móc w to włożyć pieniądze, bo bez wkładu dużych pieniędzy nie ma to sensu tak naprawdę. Nie? Taki niezależny label, który się opiera na tym, że wydaje jeden materiał, on mi spłaca następny, to w tej chwili nie działa po prostu przy obecnych managementach. Wszystko jest oparte na 20 menadżerach, jakichś firmach, jakichś pozycjonowaniu itd. Nawet jeśli samemu się da coś zrobić, to i tak trzeba dużo włożyć, nie? W reklamę i tak dalej. A poza tobą, Knapsem i Krychem jest jeszcze jakiś MC, producent, który gdzieś tam w perspektywie najbliższej jest będzie... Jest kilka osób, z którymi współpracuję. Mam kilku, dwóch czy trzech takich naprawdę młodych chłopaków z Gorzowa, którzy mega mnie zaskoczyli, jak wpadali do mnie do domu, do studio coś nagrywać. No wpada mi 17-latek i kuma, co to są potrójne rymy. No to fajnie, nie? Jakieś tam gry słowne, punchline'y, więc trochę historia zatoczyła koło. Oczywiście on to robi, oni to robią po swojemu, ale nie jest do końca tak, że wszystko jest jakimś tanim new schoolem. Zresztą też nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem new schoolu czy czegoś, jak wiesz, nie? Tak, wręcz przeciwnie. Jako DJ, no to nawet Żabsonik poleci, nie? Zresztą ja podejrzewam, że za 20 lat będzie tak jak teraz z Mezo, że ludzie będą mówić Przeproście Kizo, on nie był taki zły. To pomyśl, co tam wtedy będzie wychodziło, nie? Jak trzeba będzie Kizo przepraszać. No. Number, twoje drogi muzyczne, twoja droga muzyczna w zasadzie się trochę rozgałęziła w pewnym momencie, ale ona się rozgałęziła nie wbrew pozorom chyba z DJ-a na MC, tylko najpierw chyba coś zacząłeś rapować, tak? Zanim zacząłeś być DJ-em. Natomiast i tak później byłeś tak bardziej kojarzony, rozpoznawalny jako DJ. Powiedz mi. Robiłem bity, rapowałem. Potem, gdzie w sumie miałem taki moment, że nawet spoko to wychodziło gdzieś tam. Były jakieś możliwości, powiedzmy, gdzieś tam w czasach Hip Hop Campa 2011-2012, to na tle tych ludzi te zasięgi były podobne, a tam byli ludzie w stylu Solar Białas i tak dalej, ale też było dużo takich, co totalnie zniknęli, zresztą tak jak ja wtedy, nie? I w pewnym momencie stwierdziłem, że przechodzę w DJ-kę, gdzieś tam kupiłem sobie gramofon. Wymyśliłem sobie, że fajnie by było gdzieś zagrać i oczywiście los tak sprawił, że znajomy otworzył klub. Najgorszy klub na świecie, najgorzej zarządzany, ale no nauczyłem się tam grania. A potem jakieś kolejne się pojawiły opcje na granie, jakieś mniej lub bardziej udane, ale jednak chyba bardziej, bo trochę pograłem. Tylko, że no DJ to jest taka trochę, w hip-hopie to jest bardzo niedoceniana postać, która w ogóle nie zarobi. Ma jakieś śmieszne stawki. Właśnie z Pauliną rozmawiałem w aucie, czyli z żoną swoją, którą pozdrawiam serdecznie, że no, mówiła, że muszę to powiedzieć, nie, więc mówię. To była wasza wspólna decyzja, żeby ją pozdrowić. Nasza wspólna decyzja, że ją pozdrowię. W każdym razie rozmawialiśmy o tym, że właśnie taki najlepszy hip-hopowy DJ Polski, no co dostanie ile za ten występ? 2-3 koła może? Takie no grosze. A przyjdzie jakiś wybijający się młody raper, który nawet nie ma jakichś specjalnych zasięgów i on tam bierze 5 razy tyle, nie? Za wystąpić na festiwalu. Narobi się dużo mniej. Nie mówię, że się nie narobi, bo też ciężko się wybić. No ale no, gdzieś tam jest przepaść między tymi. Więc stwierdziłem, że będę jednym i drugim. A powiedz mi, czujesz się lepszym DJ-em, turntablistą czy raperem na chwilę obecną? No bo w ten rap poszedłeś ostatnio dość ostro. DJ-em imprezowym może. Turntablistą nie. Okay. DJ-em takim studyjnym też, dogrywającym katy, ale tak technicznie no to gdzieś tam znam swoje miejsce, nie? Trzecia Liga Polska, grupa Lubusko Wielkopolska. Okej, okay, no i odkąd w zasadzie za Majka złapałeś ponownie po latach, to dla wszystkich chyba było to dosyć takie zaskakujące i dużo osób było, w sensie dużo osób było w szoku, że wjechałeś i nagle, wiesz, to się mega klei, tam są gry słowne, tam są punchline'y, są wielokrotne. Generalnie, no powiem ci, że ja byłem mocno w szoku, bo ja na przykład nie wiedziałem w ogóle wcześniej, że ty rapowałeś i mówię, kurde, co jest z gościem, nie? Nagle, wiesz, otworzył tutaj się z czymś takim.
i wyszła płyta pierwsza 3. Pierwsza 03. Pierwsza 03. Jaki był odbiór tej płyty? Czy jesteś z tego zadowolony? Czy spoko, no bo w zasadzie z No Name'a, a gdzieś tam ktoś tam zaczął kojarzyć. No nawet tak jak mówisz ty i tam jakieś twoje środowisko, gdzieś tam to poszło, nie? Parę propsów zgarnąłem, ale to jest cały czas jakiś taki niewielki zasięg. Ten numer tytułowy z Knapsem, którego pozdrawiam, to też jakby było zaplanowane, że go pozdrowię, więc już odhaczone. Jeszcze jedną osobę muszę pozdrowić. No to ten numer, do którego klip w ogóle robiliśmy tu w Poznaniu, bo to była połowa drogi mniej więcej z Gorzowa do Pabianic. Nagraliśmy tutaj klip i spoko się przyjął. Tam ludzie wiem, że wracają do niego. Mm-hmm. A cała płyta, no tak mi się nie podoba już po czasie, nie? Mm-hmm. Mocno bragowa płyta w ogóle. Tak, mocno bragowa, takie dużo gier słownych, trochę mniej jakiegoś tak zwanego przekazu czy refleksji. Mm-hmm. Ale z drugiej strony fajnie, bo się zrealizowałem. Tam są trzy numery, w których robiłem wszystko, czyli beat, scratche i rap. Więc jakby pod tym względem z tego jestem mega zadowolony, ale teraz bym to zrobił inaczej, nie? No, rapowo się to na pewno mocno broniło i chyba dowodem na to był twój start w Żywej Legendzie. I chciałem ciebie zapytać o wrażenia z tego projektu w ogóle. Czy tobie to coś przyniosło, dało, jakoś popchnęło? W Żywej czy Nowej? Słucham? Chyba w Nowej Legendzie. W Nowej Legendzie. Żywej, a Żywe Legendy. Z Żywym Rapem. No było takie coś w sumie podobne. Żywe Legendy tak. To był mój taki bekowy skład w ogóle. Okay. Tak, za Cerem, którego pozdrawiam. Już mam wszystkich w tym momencie odhaczonych. No, Martynka nie? Będzie płakała, jak się tak to już wszyscy. A nie, no wiesz, ona jeszcze za mało nagrała rapowych numerów, żeby ją pozdrawiać. W każdym razie... tak, no jak wróciłem sobie do rapu, zrobiłem tę płytkę, stwierdziłem, że to jest płyta sprzed 10 lat, a nie z teraz. Jakby nawet jak ktoś tam gdzieś tak skomentował, zhejtował, to się cieszyłem, bo mówię, mam jakiś feedback, że faktycznie trzeba iść do przodu. I stwierdziłem, że chcę jakby robić to nowocześniej, więc zacząłem wysyłać po prostu swoje numery, robić to bardziej treningowo, takie jedno strzały, czy jak to nazwać. Wysyłać, żeby mieć jakąś właśnie ocenę od kogoś. No między innymi do Jurkowskiego, ale tam no, różnie z tymi ocenami bywało. Kiedyś lepiej, teraz troszkę gorzej. Pozdrawiam Jurkowskiego też. A też z Gorzowa, nie? Rozmawiałem z nim, nie? Kiedyś fajnie oceniał, potem po czasie jakoś zaczął taką dziwną bekę sobie. Tak, nie czuję tego patriotyzmu lokalnego w ogóle, nie? No. Z drugiej strony nie wiem, no wiadomo, że pewnie każdy tak mówi, kogo nie spropsował, nie? Znaczy, o nie, właśnie mnie w sumie spropsował, także to też nie jest tak, że mnie zhejtował czy coś, tylko jakby nic z tego nie wynika, nie? A kiedyś wynikało. No ale z tym... No i ktoś mi tam doradził, wyślij do tego konkursu. Ja mówię, konkursu, daj spokój, nie? Wyślij, oni tam spoko oceniają, potem jakbyś przeszedł do drugiej rundy, to tam będzie już ktoś kumaty. No dobra, mówię, ciekawe, czy w ogóle tam... No i wysłałem tam 150 zgłoszeń, było do pierwszej rundy przechodziło kilkanaście, mój się załapał. Numer, mówię, już fajnie, zobaczymy tam opinię jakichś kumatych. Tam chyba był Bober, ale Bober freestyle'owiec. Jeszcze kilku tam gości, Marcin Blind na przykład, którego cenię. No i wyszło tak, że z tej tam 15, czy iluś wybrali te 5 i musiałem jechać do Warszawy. Porapować, nie? No spoko, fajnie, fajna przygoda. Na plus, tam chyba miałem trzecie miejsce, a nie nakręcałem kompletnie znajomych, żeby głosowali na mnie. Także fajnie, tylko na minus było to, że na przykład nie było z tego żadnych zwrotów, żadnych noclegów, żadnych nagród tak naprawdę. Tyle, że sobie wystąpiłem, mieli coś tam promować, pisałem do nich tam coś ostatnio, to tak średnio. Także no ten rap news to taki średnio wiarygodny jest, nie? Okay. Ale zawsze mogę im zapłacić, to wtedy mi wrzucą, zobaczymy, nie? Bo oczywiście jak się zapłaci portalowi, czy to Glam Rapowi, czy Rap News, to wrzucają bez problemu, nie? Zresztą widać po tym, co wrzucają. Tak. No i nie mówię, że nigdy tego nie zrobię, że nie zapłacę, bo pewnie jak będę miał właśnie większy budżet, no to będę to robił, tak jak wszyscy. Ale też już wiesz, raperzy są tak wytresowani, że my też dostajemy w ogóle, wiesz, informacje, wiadomości, słuchajcie, ile za newsa, bo ten, ale my też nie chcemy w coś takiego wchodzić, no bo nie chcemy pisać. Tak, no a my generalnie, wiesz, nie będziemy pisać nawet za pieniądze o czymś, co nam się nie podoba, także... No, widzicie, to jest jedyny portal, który wrzuca szczerze. Tylko jeszcze musielibyście coś tam hejtować, wziąć sobie kogoś takiego, kto nie ujawnia, wiesz, ale tak grubiej, wiesz, wziąć kogoś takiego
takiego, kto wiesz, nie ujawniacie, kto to jest w ogóle. I on coś jak Grande, nie? Tylko Grande też tak trochę za bardzo we wszystkich celuje. Mógłby moim zdaniem troszkę ograniczyć pole, ale coś w tym stylu, że wiesz, że nie wiadomo, kto to jest, albo ktoś taki, że go nie znajdą i tak, i cyk, nie? W sensie, jak coś jest słabe, hejtować, jak coś jest dobre, pisować, nie? Nowa płyta, bo nowa płyta jest w drodze. Ty, ja przygarbiony jak Kryszałowiec w 98. Żurawski, Kryszałowicz, ładnie! Tak jest. Nowa płyta jest w drodze i powiedz nam coś więcej o tym wydawnictwie, bo tu mówiłeś mi wcześniej, że ty chciałeś tam zmienić troszeczkę tą swoją stylistykę. Jak to będzie wyglądało? Jest bardziej refleksyjna po prostu. Mhm. Jakieś takie historie spisane na moralniaku we wtorek o 7 rano. Okay. Także tak to wygląda. Nie, no myślę, że totalnie inna, bo ostatni rok sobie robiłem takie treningi bragowe, gry słowne i tak dalej, a teraz już jest o czymś. Takie mam wrażenie. Jutro robię klip promocyjny. Nie wiem, kiedy wyjdzie ten odcinek, więc może jakoś to się fajnie splecie, że w podobnym czasie. W każdym razie myślę, że warto sprawdzić. Celuję, nie ma tam jakichś hicików, nie ma tam jakichś ostrych pocisków po kimś czy coś, tylko bardziej przemyślenia naszego pokolenia. No i mam taki rym teraz. Trzeba to jakoś przestawić, żeby nie było takiego słabego rymu. Okej, okay. Tytuł możemy wyjawić? Czy nie możemy? Tak, konflikt poznawczy. Konflikt poznawczy, czyli dokładnie. Taki dysonans poznawczy, nie? No, takie jakieś sprzeczności, które spotykamy na co dzień. Ale ostateczny wydźwięk, myślę, jest pozytywny. Jaki skład produkcyjny? Możemy się jakiegoś możemy składu tam spodziewać? Singiel będzie Nabicie Mario, Kontrargument, będzie Domen z Gorzowa, będzie kilku jeszcze mniej znanych producentów. Okay. I DJ Number zagra monfonami, to jest najważniejsze, nie? Tak, to jest element tutaj stały i niezmienny. No, na pewno interesuje nas też to, kogo zaprosiłeś rapowo do współpracy przy tym projekcie. Z takich kojarzonych to Knaps. A z niekojarzonych to właśnie dwóch młodych łebków ode mnie z miasta, którzy myślę totalnie inaczej. Jeden to w ogóle nie wierzę, że ma 20 lat, bo rapuje jakby miał 30, w sensie pozytywnym akurat. Ma dużego, a rapuje jakby miał małego. Słuchaj, no właśnie. Kto to nawinął? Kłebo. A Enrique nawinął później mam duże. Nie, Kłebo nawinął mam małego, a rapuje jakbym miał dużego, a Enrique później zrobił na odwrót. Mam dużego, a rapuje jakbym miał małego. To był numer. To było na numerze Starko, czy. Kurde, wiesz co, nie pamiętam, nie jestem aż taki. Kojarzę ten wers teraz, ale. Dobra, powiedz mi, kiedy możemy się tego materiału spodziewać? Bo mówisz, że klip się kręci pierwszy jutro. 1 kwietnia. 1 kwietnia, aha, czyli taki żart trochę to i będzie. Zapraszam do Gorzowa, jeśli to wyjdzie przed w ogóle ten wywiad, rozmowa. To pierwszy, ciebie też zapraszam i was też zapraszam. 1 kwietnia promocyjny taki koncercik, zagram tak sobie. Czapka dzwoni. Powiedz mi, koncert będzie na Wartowni? Bo nie, nie, to będzie koncert w klubie Magnetofon. Okay. Znanym i lubianym. Tak, byłem. A Wartownia, no swoją drogą będzie Wartownia w tym roku, czyli takie no miejsce właśnie. Jak u was też są kontenery, tak i tak dalej. Tak. Tyle, że u mnie w mieście w Gorzowie Wielkopolskim. Bo ty tam jesteś takim, powiedzmy, ogarniaczem. Booking managerem, tak? No, bardziej takim menadżerem dnia, DJ-em, jakimś takim, trochę to buduję, projektuję. Może nie czołową postacią, ale jedną tam z grupy, bo to jest grupa ludzi, którzy to robią, ale jedną z ważniejszych, jeśli chodzi o hip-hop, nie? I są zabukowani już jacyś artyści na ten rok, czy jeszcze to jest owiane jakąś tam? Nie mogę powiedzieć. Mgiełką, to pomidor. Nie mogę powiedzieć. Poza Greg i KMC jeszcze nie wiadomo, kto będzie tam grał. No, jak się przeprowadzicie do Gorzowa, bo tam jest takie ciche, że gorzowscy mają grać, ale zobaczymy, może coś. Ale my jesteśmy, wiesz, my się obywatelami świata. Zawsze powiem, jesteśmy niebinarni tutaj pod względem. Wielkopolska, a tam Wielkopolskie. Tak, my jesteśmy Wielkopolska, Gorzów jest Wielkopolski, także. No, ale nie leży w Wielkopolsce. A, to tam szczegół taki. W ziemi lubuskiej też nie, mimo że to lubuskie województwo, a tak naprawdę ziemia lubuska jest tam w dół, bardziej Zielona Góra i na południe od Zielonej Głogów i te rejony. A Głogów nie jest w sumie w lubuskim, tylko dolnośląskim. Także patrzcie, anglista, jaką tutaj nam tutaj wiedzą. Tak. Geograficzną dysponuje. No dobrze, Number, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
nowe. Czekamy na nadchodzący projekt. Życzymy powodzenia też z wartownią, bo naprawdę widać, że tam się działy duże rzeczy. I co? I do zobaczenia w 1 kwietnia. I wy też tam bądźcie i sprawdzajcie konflikt poznawczy. A to wyjdzie pewnie 5 kwietnia. A to wyjdzie pewnie 5. Dobra, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Martynkę też pozdrawiam.